Cześć, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Chciałem wam podziękować bardzo za bardzo ciekawe i konstruktywne komentarze, które sobie wyświetliłem. Tutaj użytkownik YouTube'a bardzo ciekawy komentarz napisał. No. O, tu jest ten komentarz. Piotrze, ty to powinieneś chyba w NASA, tu powinno być się zatrudnić. Tysiące inżynierów głowią, nie głowi, głowią się, jak można zabezpieczyć elektronikę w pojazdach kosmicznych przed zgubnym działaniem promieniowania kosmicznego, a tu jakiś inżynier z Celestynowa mówi, że wystarczy zamknąć wszystko w starej obudowie od peceta. Niesamowite. Tak, wystarczy. Ale w statkach kosmicznych powinny być zastosowane długie iglice, które właśnie powinny robić to samo, co robi uziemienie na Ziemi. Wbita bednarka w Ziemię odprowadza prąd. Tak. Te długie iglice też odprowadzałyby ładunki, przekazując je cząstkom kosmicznym i pyłowi. No więc tutaj się napisałem właśnie koledze, na jakiej zasadzie działa NASA. A jeśli chodzi o fizykę, i tutaj kolega odpowiedział: aha, rozumiem, czyli chcesz powiedzieć, że w NASA pracują same głupki, bo przecież ci zdolni są gnojeni i odsyłani do zamiatania, a wy, Celestynowie, żyje. No. Bardzo jest z kanału Świat Linuxa. Co do indukcji prądu, to chyba się mylisz. Cząstki to fala. Są jak fala. Przenika wszystko, więc kable tu na nic nie mają do przewożenia. Przecież fala przejdzie przez wszystko na Ziemi, jak przez masło. No tak nie do końca, Bartoszu. No ci odpowiedziałem ogólnie na ten komentarz, ale powiem to może troszkę inaczej. Chodzi o to, że w jądrze Słońca zachodzi fuzja termojądrowa, która wypluwa różne rodzaje promieniowania. Mamy rozbłyski słoneczne, czyli wyrzut promieniowania kosmicznego, który po prostu zderza się z polem magnetycznym Ziemi i często na biegunach właśnie intensywność tego promieniowania jest ogromna i może się zaindukować w magnetosferze ziemskiej ogromny prąd, który jak może się tak ogromne napięcie przenieść na linie napowietrzne, które są na całych kontynentach. Bartoszu, jeżeli możesz, stań sobie kiedyś pod linią 400 kV i unieś w górę świetlówkę. To zrozumiesz, o co chodzi. No. Przypomnę ci tylko incydent w Kanadzie, w miejscowości Quebec, chyba w 90-tych latach. Jak przez burzę magnetyczną popaliło tam transformatory. O. Dobrze, że moi mili i kochani jesteście tacy mili i tak dalej, umiecie docenić twórcę. No tutaj kolega źle trochę zrozumiał. Ja nie mówię, że pracują same głupki, tylko chodzi mi o to, że ludzie, którzy naprawdę chcą zmienić coś w strukturze NASA, chcą pokazać, że można zrobić coś inaczej, to sorry bardzo, ale są tłamszeni. Po prostu są ograniczani, bo powiem wam tak, NASA już dawno umarła. Dlaczego mamy loty niskoorbitalne? Nie to, że nie ma technologii, tylko po prostu Senat, Kongres amerykański ograniczył im środki. A po pierwsze, w NASA trzeba odpowiednich ludzi.
Amerykanie mają swój specyficzny tok myślenia. Według mnie jest błędny bardzo, bo prowadzi do niedochodzenia do niczego. Oni wiedzą, jak można coś zrobić, bo używają komputerów, ale komputer wszystkiego ci nie wyjaśni. To jest ten problem ich, że komputer im nie wyjaśni. Komputer może opracować statek kosmiczny, ale to człowiek go zbuduje. Wszystko można zabezpieczyć, ulepszyć. Dlaczego nie mamy doków orbitalnych? Przecież to jest tak łatwe do zbudowania. Nie, bo naszym światem rządzi, przepraszam, że to powiem, biurokracja. Biurokracja i pchanie forsy do własnych kieszeni. Zamiast inwestować w sektor kosmiczny, gdzie każdy miliard zainwestowany w sektor kosmiczny daje 1,5 miliarda. Przecież tyle drą mordę w telewizji i wszyscy politycy na świecie, że mamy kryzys energetyczny, mamy kryzys paliw kopalnych, mamy kryzys tego, mamy kryzys tamtego. Powiem szczerze, czy wy nie widzicie, że w kosmosie, w naszym Układzie Słonecznym mamy tyle różnego rodzaju minerałów, metali i tak dalej, tylko wystarczy wyciągnąć rękę, polecieć tam i zacząć to wydobywać. To nie to chodzi, że my tego nie chcemy, tylko po prostu nie potrafimy. A dlaczego nie potrafimy? Bo odpowiedź jest bardzo prosta. Biurokracja nas ogranicza. Oni wolą koncerny paliwowe i nie tylko, i przemysł zbrojeniowy, czyli jakby to powiedzieć, koncert militarno-przemysłowy, jak to powiem. Im bardziej zależy na wojnach na Ziemi, żeby ludzie się wyżynali, budowanie coraz potężniejszych środków zagłady życia, tylko po to, żeby kasa się zgadzała, żeby forsa była. A co tam, że miliardy ludzi będą ginąć, dzieci będą ginąć. Zbrojeniówka jest najważniejsza. Muszą być wojny, żeby była impreza. Zamiast rozwijać naszą cywilizację, dokonywać pięknych odkryć, kolonizować kolejne planety w Układzie Słonecznym, to my stoimy w miejscu. A dlaczego? Bo zbrojeniówka. Bo musi być mordowanie, wyżynanie, strzelanie do siebie. Dlaczego i po co? Po co strzelamy do siebie? Walczymy jak te tępe jaskiniowce, którzy zobaczyli, że pomiędzy jedną grupą a drugą grupą leży cielsko mamuta. No i ci, co będą pierwsi i zaczną rżnąć tego mamuta krzemiennymi nożami, to będą wygrani. No i leją się dwie grupy po łbach, a trzecia grupa patrzy i się drapie i what the fuck? No. Właśnie, żeby nie było, że ci kosmici tam siedzą na górze w tych swoich okrętach kosmicznych i tak patrzą na tę Ziemię i mówią: wiecie co? A my z nimi nie będziemy się komunikować, bo to jakieś tępe są. Zobaczcie, jak się leją. Oni się zabijają. No nie, no my nie dzwonimy do nich. Nie używaj naszego Skype'a, nie łącz się z nimi, bo to jakieś prymitywy są. A jak my się z nimi zintegrujemy, to oni nas piw-paw. No i co będzie potem? Weźmiesz na ciebie tą odpowiedzialność? No nie, nie wezmę. No to lecimy dalej, szukamy inteligentnego życia, a nie takich tempaków i jaskiniowców. Ja bym się nie zdziwił, gdyby obce cywilizacje tak nas postrzegały. No. Dobra. A teraz ode mnie macie bonus fantastyczny. Powiem wam tak. Zamknijcie oczy i wyobraźcie sobie lewer pierwszy. Wyobraźcie sobie, że Ziemia obraca się wokół własnej osi. Widzicie to w umyśle. Ziemia obraca się wokół własnej osi. Widzicie nasz układ słoneczny, Słońce i tak dalej, że Ziemia obraca się wokół własnej osi. Lewer drugi. Wyobraźcie sobie, że Ziemia obraca się wokół własnej osi, a jednocześnie krąży po orbicie wokół Słońca. Okej, macie to.
Ziemia krąży wokół Słońca, obracając się jednocześnie wokół własnej osi. Super. Lewer trzeci. Teraz wyobraźcie sobie naszą galaktykę, która obraca się wokół własnej osi. I wyobraźcie sobie, że na jednym z ramion spiralnych galaktyki nasz Układ Słoneczny porusza się względem jej płaszczyzny w górę i w dół. Ten ruch trwa 41 tysięcy lat. Ale trwa. A teraz wyobraźcie sobie, że nasza galaktyka, lewer czwarty, nie stoi w miejscu, tylko przemieszcza się w jakimś kierunku, ale obok niej są inne galaktyki, które również się obracają wokół własnych osi i przemieszczają się w różnych kierunkach. Jak to sobie wyobrazicie, to już jest nieźle. A teraz wchodzimy na wyższy poziom. Lewer piąty. Teraz wyobraźcie sobie setki tysięcy galaktyk, które są w wielkich gromadach galaktyk, nawet miliardy, które są w gromadach galaktyk. Każda z tych galaktyk krąży wokół własnej osi, przemieszczając się w różnych kierunkach. To już jest trudne. Jedziemy. Poziom szósty. A teraz wyobraźcie sobie, że wszystkie te gromady galaktyk, które widzicie, one również nie stoją w miejscu, tylko przemieszczają się w różnych kierunkach. Oj, to już jest ciężko. I macie zamknięte oczy i widzicie to. Setki tysięcy gromad galaktyk przemieszczających się w różnych kierunkach. Poziom siódmy, lewer siódmy. A teraz widzicie setki miliardów gromad galaktyk, które przemierzają wszechświat w różnych kierunkach. Poziom ósmy, lewer ósmy. A teraz widzicie nici galaktyczne, czyli nici z setek miliardów gromad galaktyk, które wyglądają jak neurony w ludzkim mózgu. Tak, takie sieci superstrukturalne istnieją we wszechświecie. I wy we własnym umyśle teraz to widzicie. I każda ta struktura przemieszcza się. Ten ruch trwa miliardy lat, ale trwa. I jeżeli dojdziecie do poziomu ósmego i pojmiecie to, to ja powiem szczerze, kłaniam wam się w pas. Bo ja doszedłem do poziomu ósmego i tylko to jest dowodem, jak trzeba być super inteligentnym człowiekiem, umieć we własnym umyśle zwizualizować tak potężne rzeczy i jeszcze zrozumieć, jak one działają. Powiem wam tyle. Do poziomu ósmego, lewer 8, jestem w stanie dotrzeć, ale powyżej, do lewera 9, czyli poziomu 9, nie jestem w stanie, bo ja już nawet nie wiem, co jest tam. Więc zostawiam wam z tym wspaniałym eksperymentem myślowym. Jeżeli ktoś go skończy i mu się uda, to niech napisze Milky Way. Pozdrawiam serdecznie.